Witam wszystkich. Ja tak bardzo nie chcę z nim walczyć. Ketu. Mam pytanie. Nie chcę odpowiadać na... Ale... Stawaj do walki. Tak. Nie traćmy zatem czasu. Co, nie jesteś śmiertelny, kurwa? Już? Szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie jakiś silniejszy przeciwnik. Już ten przedni przeciwnik był potężny, ale... To? Gratulacje, Wiedźminie. Jesteś jedną z kilku osób, które mnie pokonały. Kilku? Ponoć jesteś niezwyciężony. A tak! Bo rezerwuję sobie prawo do rewanżu. A nikt jeszcze nie pokonał mnie dwukrotnie. Mhm. Może następnym razem. Jestem zmęczony. No i co? Serio? Odpocznę godzinę. Mogę coś zrobić? Nie mogę nic zrobić. Ile mam składników, Jezu. Godzinka. I spróbuję z nim zawalczyć jeszcze raz. A na serio myślałam, że to nie wiem, jakoś będziemy się lać w pizdu czasu, a tu... Proszę. Zapiszę, bo pewnie on jakieś, nie wiem, sztuczki. Użyje jakichś sztuczków. A ja nie lubię sztuczków. Tak. Nie trać. No. Znowu łatwo jak diabli. Co to ma być? Nie wiem, co ja ostatnim razem byłam taką lamą, czy mi nie wyszło? Możliwe, że byłam taką lamą, że mi ostatnio nie wyszło. Ząb! Gdzie jest mój ząb? Obawiam się, że podczas walki zostawiłeś go w mojej dłoni. Cóż, zatrzymaj go! Wygrałeś ze mną drugi raz! Nikomu wcześniej się to nie udało! Jakoś wcale się nie dziwię. Tyle? Świetnie. W sumie kolejne zadanie ukończone, ale naprawdę sądziłam, że będziemy się z nim lać i lać. A tu proszę, po nagrodę mam się zgłosić. Po nagrodę. Się do druidów. 6 Brooks. Tylko gdzie ja kurwa znajdę Brooks? To są zęby. Znajdę magiczną formułę oraz inne komponenty zbroi. Muszę się jeszcze do kuzynów Carbona i Busse. Gdzie ich znajdę? Mam wyjść, tak? Ile mam jeszcze tego? Co to jest? Nieskończone? Tak czy inaczej... Lecimy dalej z zadaniami, no proszę. Naprawdę myślałam, że to będzie jakieś trudniejsze. Serio. Przy okazji, ponieważ zapomniałam, przeczytam sobie... Co się stanie, jeśli odczarujemy śmierć? Wspomnisz, że się trochę czarujemy, zabijemy strzelę, zabijemy strzelę, zabijemy strzelę, zabijemy strzelę, zapraszam wszystkich. Póki nie zgłosą wszystkim, ale nie zabijamy je po zgaśnięciu, a sami się zapytanika, ale jest strzelę, zabijemy się strzelę, zabijemy strzelę, no to już mamy kryminalny, my się odczarujemy, ale sami nagrałem miecz. Rozmowa z... Wybedem, proszę zapytać, to powie mi się, kto stąd... Dużo bardziej odpłaca mi się odczarować Addę, ponieważ jeśli dostajemy w ten miecz. Mhm, tak. Więc Addę odczaruję.
Tam jest wpis uczci... mapa. Mhm. Bodźców, krypta, kruka. Droga do starego dworzyszcza. Tutaj bym się przeszła. Co to jest? Mogę coś z tym zrobić? Nie. Dobra, nie bać to. Tu są jakieś skały. Strasznie te haszcza przeszkadzają w poruszaniu się. A przejdźmy się tam. Zobaczmy, co tam jest. Tam jest dużo blekotu. Chciałabym... Właśnie. No. Ogólnie we wszelkiego rodzaju grach ja uwielbiam, po prostu uwielbiam mieć otwartą całą mapę. W sensie odkrytą. Że widzę, gdzie co jest. Uwielbiam to robić w grach. Ponieważ dzięki temu mam dużo łatwiej mi się poruszać po świecie gry. Trzęsawiska. Dwugrot. Coś mi mówi, że będę musiała tutaj przyjść. Noc. Stara kopalnia. Jaskinia druidów. W sumie pójdziemy do jaskini druidów, bo mam tam zadanie do oddania. Ponieważ wątpię... Nie wiem, kiedy bruksy się pojawiają. Jestem debil. Bruksa. Występowanie. Na swoje siedliska bruksy wybierają ruiny i opuszczone siedziby ludzkie, rzadko jaskinie i groty. Są nieulękłe, wrażliwe na srebro i roje przeciwko wampirom. Atakują zaskoczenia, stają się oszołomić ofiary i wysysać z niej krew. Są nazańskie limfa, a nie, alchemia. Krew bruks. Co możemy z niej wydobyć? Dobra, czyli musimy w jakichś dworkach albo czymś takim. Czyli wiem mniej więcej, gdzie mam się udać. Tu jest wejście do jaskini. Okej. Okay. Wychodzimy. Pasuje się udać do opuszczonego dworku. Szatynice wejście do jaskini. Starszy druid, najstarszy druid. Tu jest Shani. Patrzcie ją państwo. A będzie chciała z nami rozmawiać? Wielki łowcy. Czy królest... Witajcie, panie Geralt. Co tu robisz? W Wyzimie rewolucja. Ludzie i nieludzie mordują się nawzajem. Nie interesuje mnie to. Tutaj uciekają niewinni. Druidzi opiekują się nimi. Ja im pomagam, a przy okazji ochraniam. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i wampirzycy. Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Porozmawiajmy o czymś innym. Pytaj. Ochraniasz? Ano, ochraniam. Trzeba pomagać bliźnim. Wierzysz w wieczny ogień? Po prawdzie to nie, ale jestem zapobiegawczy. Kilka dobrych uczynków mi nie zaszkodzi. Bywaj. Też wychodzę z tego założenia, szczerze mówiąc. Geralt. Shani? Udało się załatwić wszystkie potrzebne leki? Muszę poczekać. Procedura przygotowywania lekarstw jest nawet bardziej skomplikowana od ważenia eliksirów. Mogę ci jakoś pomóc? Nie, dam sobie radę. Możesz iść i ratować świat. Bywaj. Shani mnie nie lubi. Wiedźminie, mam sprawę. O co chodzi? Zdaje się, że niedawno gościłeś na zamku króla Foltesta. To prawda. Nie spotkałeś tam Antoinette, mojej kuzynki? Nic ci nie przekazała dla mnie? Owszem. Mam coś dla ciebie od Antoinette. Dziękuję, stokrotnie dziękuję. Dobry użytek z tych pieniędzy zrobię.
Obecnie oddajemy im nasze pieniądze. Tak, tak to wygląda. Słucham cię, wędrowcze. Ojeju. Płacicie ponoć za krew Bledzwiggerów. A tak, rzeczywiście. Chcemy wytępić gatunek, który narusza naturalny ekosystem tych okolic. Potrzebujemy 10 porcji krwi. Oto 10 dawek. Na wiedźminów zawsze można liczyć. Oto twoja zapłata. No i proszę. Param, param. Mogę z którymś... O, nowy poziom. Słucham. No właśnie. Masz tu księgi i alkohol, ale nie masz żadnego usmarowania. Choroba cywilizacji, albo która, które pojawiły się na skutek dewastacji środków naturalnego, więc... Z ulgą. Jednych to mam. Wielka księga minerałów. Ziemi druidzki. A, druidów. To mnie interesuje. Choroba cywilizacji. Odkryję jakieś nowe potwory, które mi się pewnie nigdy nie patrzą na drogę. Właściwie dałam pieniądze, które zrobiłem. Nawet nie zobaczyłam, czy mogę moją sprzedać od razu. Zeulga. Jad Zeulga. Choroba cywilizacji. Okej. Krew mogę przenieść tutaj. Teraz na cmentary. Na cmentary i na bruksy. Garganki. A no całą resztę przecież oddałam, tak? Czyli co? Zlecenie na cmentary i zlecenie na... Czy po prostu nie ten, papierów nie zebrali. I to nie jest potrzebne. Spoko. Masz coś innego, czy masz to samo, co twój kolega? Masz to samo, co twój kolega. I potrzeb... Co tak za mną łazisz? Chcesz czegoś? Geralt. Bywaj. Nie wiem, czego ta baba ode mnie chce. Zaczyna mnie wkurwiać. Tak czy inaczej, wychodzimy stąd, idziemy wypełniać dalej misję ratowania świata. Uratuję świat! Tutaj, jaskinia uchodźców. Ja w niej chyba byłam. Przejdę tędy? Przeszłam, patrzcie państwo. A nie, nie byłam tu. Żaby! Patrzcie, jakie słodkie. Mogę już teraz iść? Czy ja czasem, no właśnie, założyłam tę bransoletkę. Znaczy wstążkę, przepraszam bardzo. Wstążkę, nie bransoletkę. Kuzyn Bussy. Wiedźmin Geralt? Słucham. Słyszałem, że kręcisz się w okolicach Foltestowego dworu. Czy to prawda? Król wynajął mnie. Nieważne. Nic już nie chcę wiedzieć.
Interesuje mnie tylko moja urocza kuzyneczka. Nazywa się Antoinette. Jeśli ją spotkałeś, na pewno... Spotkałem twoją kuzynkę. Przesyła ci pieniądze. O, dziękuję. Jeja. Okej, mam stąd wyjść. Tak samo nie było, to już jest zakończone. Komponenty zbroi. Zobaczę jeszcze tylko, co tutaj jest. Korytarz. Okej. Tutaj nie ma nic. Tu są szatyńce wszędzie. Kurwa. Tu są szatyńce wszędzie dookoła. A poza tym nie ma nic. Dobra, wychodzimy stąd. I idziemy dalej. Wyjście z jaskini. Gdzie mi teraz każe iść? Szczerze mówiąc, chętnie poszedłbym do tego starego dworu. I chyba nawet tak zrobię. Droga do starej wizimy. Aha. Tutaj bym poszła, a jakbym wracała, to bym zajrzała do krypty kruka. Mhm. Fajnie to wygląda. Jest jeszcze jeden? Już powinnam mieć spokój. Mhm. Stare dworzyszcze. Hrabia de Wet. Co mi powiesz, hrabio? Nienawidzę cię, skurwysynu. Przykro mi, nikt nie może przejść. Rozkaz wielkiego mistrza. Nie zrobisz wyjątku? Chyba oszalałeś, Wiedźminie. Być może, a ty awansowałeś. Co masz na myśli? Wielki mistrz powierzył ci bardzo odpowiedzialne zadanie pilnowania ulicy. Co żeś powiedział, ty... Nie dam się sprowokować, Wiedźminie. Nie przejdziesz, jeśli nie masz naprawdę ważnych powodów. Nie przepuści mnie, skurwysyn! Chodź w dupę! Tam są bruksy, kurwa! Coś tam muszę dostać. Nie przepuścisz mnie, co? O Jezu, to ekran ładowania. Przykro mi... Nie zrobi... Chyba... Być może... Co ma... Wie... Co... Nie z... Być... Wie... Wypierdala. Wracam. Kurwa. Zdenerwował mnie skurwysyn. Dobra, w takim razie chodźmy tutaj. Od drugiej strony jest wejście. Mhm.
To chyba powinno załatwić sprawę. No. Wejście do krypty Kruka.